kobieta, którą znamy jako Mona Liza z obrazu Leonarda da Vinci, jest szczęśliwa. Z jednej strony niektórzy mówią o tajemniczym uśmiechu, ale z drugiej, tak patrząc na nią, trudno mówić o eksplozji radości. Dlatego wielu lekarzy zaczęło wnikliwie badać ten portret i pojawiła się nawet śmiała teza, że Mona Liza ostatecznie padła ofiarą nadmiaru cholesterolu i to on ją właśnie zabił. Profesor anatomii patologicznej Vito Franco z Uniwersytetu w Palermo daje dwa wyraźne dowody, które możemy odnaleźć na tym obrazie. Jeden z nich jest szczególnie dobrze widoczny przy lewym oku bohaterki naszego obrazu. Profesor widzi tam żółtaka, czyli takie plamki, które ściśle wiążą się z odkładaniem się cholesterolu. A szybkie spojrzenie na prawą rękę piękności odsłoni jeszcze jeden problem. Zdaniem profesora mamy tam tłuszczaka, czyli łagodny nowotwór tkanki tłuszczowej, który objawi nam się występowaniem zbitek tłuszczu tworzących twarde guzy. Jeden i drugi problem jest ściśle powiązany z nadmiarem cholesterolu. Czy taka teoria nie jest za bardzo naciągana? Czy faktycznie możemy popatrzeć na obraz, szczegółowo prześledzić detale i diagnozować choroby? U kogo jak u kogo, ale u Leonarda da Vinci coś takiego byłoby możliwe, dlatego że był on znany z niemal klinicznego analizowania wyglądu bohaterów swoich obrazów. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że Mona Liza cierpiała na chorobę, której szczegółowo się dzisiaj przyjrzymy. I kto wie, może odkryjemy prawdziwy kod Leonarda da Vinci. Skoro problemem u Mona Lizy był podwyższony poziom cholesterolu, to zastanówmy się, kim jest nasz przeciwnik. I to jest świetny moment na poczynienie pierwszej ważnej uwagi. Powszechne kojarzenie cholesterolu z czymś wyłącznie negatywnym jest szkodliwym mitem. Dlatego, że cholesterol możemy znaleźć praktycznie wszędzie. W naszym krwioobiegu, ale też w błonach każdej komórki. I poprzedza on powstanie bardzo ważnych substancji w ludzkim ciele, takich jak na przykład kwasy żółciowe czy hormony. Skąd zatem bierze się u nas? Wbrew pozorom nie tylko z tego, co jemy. Nasza wątroba samodzielnie produkuje go więcej niż dostarczamy go w diecie. I w uproszczeniu możemy powiedzieć, że to właśnie z wątroby cholesterol dostaje się do naszej krwi. Dlaczego więc sprawia kłopoty? No, sam z siebie nie jest w stanie dotrzeć do komórek w ciele, dlatego potrzebuje przewoźników. I takimi, możemy powiedzieć, taksówkami dla cholesterolu są lipoproteiny. Problemy zaczynają się wtedy, gdy mamy za dużo lipoprotein o niskiej gęstości, które nazywamy potocznie złym cholesterolem LDL. Jego nadmiar szkodzi. W jaki sposób? Zwykle największym problemem będzie wtedy powstawanie blaszki miażdżycowej w naszych naczyniach krwionośnych. I to brzmi dość skomplikowanie, a w rzeczywistości jest bardzo proste, bo możemy porównać to do rurki przy zlewie. Kiedy zaczną się problemy? No na przykład wtedy, gdy będzie ona za wąska albo mechanicznie zostanie czymś zablokowana. I identycznie sprawa ma się z naszymi naczyniami krwionośnymi. Ponieważ jeśli niepożądane substancje osadzą się tutaj w środku, to prześwit tego naczynia radykalnie się po prostu zmniejszy. I to będzie oznaczało, że krew będzie miała albo bardzo duże problemy, aby płynąć w środku, albo, co gorsza, w ogóle nie będzie w stanie przepłynąć. Jakie są skutki takiego stanu rzeczy? Najgorsze z możliwych. Udar mózgu, który już dobrze znamy. Choroba niedokrwienna serca. Do tego powinniśmy dołożyć zawał serca. To są najwięksi zabójcy na liście Światowej Organizacji Zdrowia. A hipercholesterolemia rodzinna właśnie radykalnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tych okrutnych chorób. Problemy z cholesterolem, czy na przykład z miażdżycą, to często efekt wieloletnich zaniedbań i wtedy przypominają o sobie wszystkie tłuste potrawy, które zjedliśmy, albo fakt, że naszym ulubionym sportem było leżenie na kanapie. Jednak jest grupa osób,
która nadal ma problem z wysokim poziomem cholesterolu, pomimo tego, że zawsze stosowała wzorcową dietę i na przykład smalcu nigdy w ustach nie miała, albo aktywnie uprawiała sport. Mało tego, problemy ze złym cholesterolem mogą mieć nawet małe dzieci. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ci ludzie nie ponoszą żadnej winy w doprowadzeniu do takiego stanu zdrowia. I tak właśnie dzieje się w przypadku ofiar tajemniczego schorzenia nazywanego hipercholesterolemią rodzinną. W Polsce liczbę osób cierpiących na tę chorobę szacuje się na około 200 tysięcy. Mniej niż 1% z nich ma postawioną diagnozę i leczy się, czyli 99% chorych. Chodzi po naszych ulicach i nie wie o bombie tykającej w swoich żyłach i tętnicach. Na świecie na hipercholesterolemię rodzinną cierpi od 14 do 34 milionów ludzi. Liczby te robią ponure wrażenie. Skąd zatem określenie rodzinna w nazwie tej przerażającej choroby? Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że to jest określenie jak najbardziej trafne. Ponieważ hipercholesterolemię rodzinną wywołuje defekt genetyczny, który powoduje znaczne podwyższenie poziomu tego złego cholesterolu LDL i to niezależnie od trybu życia osoby chorej. I teraz mamy do czynienia z czymś, co jest po prostu przekazywane z pokolenia na pokolenie. A o jakiej skali problemu mówimy? Jeśli weźmiemy taką normalną osobę, to poziom tego złego cholesterolu LDL nie powinien przekraczać u niej wartości 115 mg na decylitr, a u chorych mamy wartości od 200 do 400 mg na decylitr. I nawet taką skalę problemu może mieć osoba zupełnie młoda, niewinna, taka jak ten miś, którego tutaj widzicie. I teraz wróćmy na chwileczkę właśnie do tej kwestii rodziny. Zobaczcie, jak to działa. Jest tata miś i mama miś. Prawdopodobieństwo, że przekażą hipercholesterolemię rodzinną jednemu z dwóch ich synów wynosi aż 50%, ale to jest jeszcze nie wszystko, ponieważ jeśli jeden z tych synów razem ze swoją żoną doczeka się potomka, to również istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten potomek będzie chory. Więc mamy do czynienia nie tylko z chorobą rodzin, ale może przede wszystkim z chorobą całych pokoleń. I tak docieramy do tego prawdziwego kodu Leonarda da Vinci. Przecież bohaterka naszego obrazu nie dość, że jest dość młoda, to jeszcze nie wygląda na otyłą, a najwidoczniej cierpi na problemy z cholesterolem. Dlatego przyjmuje się, że zmagała się właśnie z hipercholesterolemią rodzinną. Jeśli hipercholesterolemia rodzinna objawia się czymś takim jak zawał serca, udar mózgu czy nie daj Boże przedwczesna śmierć, to mamy albo co gorsza mieliśmy do czynienia ze schorzeniem na bardzo zaawansowanym etapie. I diagnozowanie tej choroby wtedy to jest kompletna porażka medycyny, nie ma się co oszukiwać. Nieleczona hipercholesterolemia rodzinna może skrócić życie o 20-30 lat. Te liczby są aż tak bardzo przerażające. Ale nie jesteśmy tak zupełnie pozbawieni szans. Będę jednak potrzebował teraz Waszego pełnego skupienia, bo pierwszym i takim najbardziej typowym sygnałem będzie rodzinna historia takich chorób jak zawał, udar czy inne schorzenia układu krwionośnego, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczyły osób niezwykle młodych. Powinien przed oczami pojawić się nam wtedy wielki neon z napisem "Zbadaj się". To jest właśnie dobry moment. U osób dotkniętych tym schorzeniem, podobnie jak u bohaterki naszego obrazu, możemy zaobserwować jeszcze inne, nieco mniejsze sygnały. Będą to na przykład guzki w obrębie ścięgien na piętach i na dłoniach. To są kępki żółte ścięgien. Żółtawe plamki wokół oczu. To są tak zwane żółtaki płaskie powiek oraz pierścień rogówki. I to są dobre wskazówki, ale nierozstrzygające. Występują stosunkowo rzadko i nie decydują o 100% rozpoznaniu tej choroby. Ale i tak warto je mieć w głowie.
Siedzę taki trochę zatroskany w punkcie pobrania, to dlatego, że hipercholesterolemia rodzinna jest niestety schorzeniem nadal rzadko diagnozowanym. Zapytacie czemu? Odpowiedź jest prosta, bo rzadko kiedy się badamy. A wstępne zdiagnozowanie tej choroby jest tak naprawdę bardzo łatwe i niezwykle skuteczne. Jak należy to zrobić? Pierwszym krokiem w walce z hipercholesterolemią rodzinną powinno być zwykłe badanie krwi z określeniem poziomu cholesterolu. Oczywiście chodzi o ten całkowity poziom, ale również z rozbiciem na tak zwany dobry i zły cholesterol. Jego podwyższone poziomy w trakcie takiego badania są nawet dobrze widoczne u kilkuletnich dzieci. Tak dochodzimy do najważniejszej kwestii. Co w momencie, gdy osoba chora na hipercholesterolemię rodzinną zostanie prawidłowo zdiagnozowana? Czy wtedy będzie mogła położyć się na stole chirurgicznym, poddać zabiegowi i cieszyć się pełnią zdrowia? Niestety nie. Dlatego, że tej choroby tak całkowicie w 100% nie da się wyleczyć. Można zastosować odpowiednią terapię, dostosować styl życia osoby chorej, aby zatrzymać postęp choroby, opóźnić występowanie powikłań, czy po prostu, mówiąc zupełnie szczerze, wydłużyć życie takiej osoby. Do tej pory medycyna próbowała stosować leki obniżające poziom złego cholesterolu, albo mało tego, nawet filtrowano mechanicznie krew, aby pozbyć się jego nadmiaru. Jednak cały czas świat medyczny czekał na przełom i w ostatnim czasie, śmiało możemy powiedzieć, taki się dokonał. Dlatego, że naukowcy odkryli, że białko, które mamy w swoim organizmie, o wdzięcznej nazwie PCSK9, może być przez nas poddane pewnemu wpływowi. Dlaczego? Dlatego, że na co dzień to białko hamuje, powstrzymuje usuwanie z naszego organizmu złego cholesterolu. Ale za pomocą przeciwciał to teraz my możemy powstrzymywać, ale zapędy działania tego białka i w konsekwencji obniżyć poziom złego cholesterolu o nawet 60%. W efekcie obniżamy przy okazji ryzyko występowania zawału czy udaru, a przecież właśnie o to chodzi. Ten odcinek nie miał nikogo przestraszyć czy zasmucić. Jedynie chodzi o to, abyśmy mieli świadomość, że statystycznie w tłumie 100 tysięcy Polaków mamy aż 500 osób dotkniętych tą straszliwą chorobą. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że spośród tych 500 osób zaledwie 5 ma świadomość dolegliwości, którą posiada. A pamiętajmy, że wczesna diagnoza i szybkie rozpoczęcie leczenia to szansa na dłuższe i lepsze życie u chorej osoby. I ja mam pełną świadomość, że Mona Lisa będzie nam głównie kojarzyła się z tym tajemniczym uśmiechem. Ale być może dobrze byłoby, gdyby kojarzyła nam się jeszcze z koniecznością badania poziomów cholesterolu. Bo dla odmiany to skojarzenie może uratować czyjeś życie.